Mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, ale są rodziny, które wspierają się w trudnych chwilach, które mówią kocham, które doceniają, z którymi można rozmawiać i nie czuć się ani ocenianym, ani atakowanym, ani odpychanym. I tak naprawdę, gdy gdzieś dzień zbliża się ku końcowi, rodzina to są takie osoby, do których możemy się zwrócić z absolutnie każdym problemem. No tak, natomiast co w przypadku, jeśli rodziny są toksyczne, jeśli to są rodziny patologiczne, jeśli to są rodziny, które nie dają nam tego, co potrzebujemy? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, w jaki sposób rozpoznać, że coś z naszą rodziną może być nie tak, że raczej idziemy w stronę toksyczności niż fajnych, zdrowych relacji. Zapraszam. Mam na imię Monika, jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog Pisze, a na kanale Psychologia na co dzień dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z szeroko rozumianej psychologii. A zatem jeżeli jest to tematyka, która Was chociaż trochę interesuje, to zachęcam do subskrypcji i dzielenia się swoimi refleksjami w komentarzu. A tymczasem zapraszam na odcinek. Nie ma ani ludzi, ani tym bardziej rodzin idealnych. Natomiast to, że jakaś rodzina nie jest perfekcyjna, nie oznacza od razu, że jest toksyczna. Po czym poznać, że jednak te toksyny gdzieś tam się wydzielają? Pierwszy taki ważny sygnał to są na przykład uzależnienia. Nie wiem, czy takie badania i takie statystyki są dostępne w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych zbadano, że około 45% rodzin, wszystkich w ogóle występujących w populacji, doświadczyło alkoholizmu rodziców albo jakichś zachowań po alkoholu, na przykład agresji. I to jest jakieś 76 milionów ludzi, z czego 26 milionów to dzieci. I jak wiadomo, wszelkie uzależnienia, czy to alkohol, narkotyki, czy cokolwiek innego, wpływają bardzo negatywnie na rodzinę, mogą utrudniać nawiązywanie relacji, a finalnie doprowadzić też do rozpadu więzi rodzinnych. Druga cecha toksycznych rodzin to perfekcjonizm. Ten problem może być trudno dostrzegalny gdzieś tam z zewnątrz, natomiast to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, no to jest zupełnie inna bajka. Rodzice perfekcjoniści, którzy wymagają tego perfekcjonizmu od swoich dzieci, mają nierealistyczne oczekiwania wobec nich. Domagają się sukcesu, domagają się tego, żeby być idealnym. Nie ma znaczenia, czy ktoś ma problem ze swoim wyglądem, z niskim poczuciem własnej wartości, czy czymkolwiek innym. Najważniejsze jest to, żeby być idealnym, ale to też pociąga za sobą dosyć duży minus, a mianowicie to, że skoro rodzice mają taki obraz tego, że rodzina jest idealna, no to nie można się zgłosić do nich po pomoc z jakimś problemem, czy to emocjonalnym, czy jakimkolwiek innym, no bo przecież nasze idealne dzieci nie mają problemów, prawda? Kolejny punkt to przemoc. Może to być przemoc emocjonalna, czyli psychiczna, fizyczna i seksualna. Może pojawić się między małżeństwem, między rodzicami, pomiędzy rodzicem a dzieckiem albo pomiędzy rodzeństwem. I jest to sposób takich toksycznych, dysfunkcyjnych rodzin na to, żeby ukarać członków tej rodziny za jakiekolwiek przewinienie. Czy ono jest realne, czy nie, czy ono jest duże, czy małe, nie ma to znaczenia. Przemoc pozwala także kontrolować drugą osobę. Jest to sposób kontroli, gdy inni mają poczucie zdrady, mają poczucie bycia oszukanym i cierpią. W toksycznych rodzinach pojawia się też coś takiego jak nieprzewidywalność i strach. Często idą one w parze. Jest to wzorzec, który wynika często z przemocy, natomiast może dotyczyć też zachowań związanych z pieniędzmi. I zwykle dzieci z takiego niestabilnego domu, z takiej dysfunkcyjnej rodziny mogą wykształcić niskie poczucie własnej wartości, ogromny, wysoki poziom potrzeby zaspokajania potrzeb innych ludzi zamiast swoich, albo mogą też przejąć toksyczne zachowania rodziców. Strach i nieprzewidywalność występują bardzo często w rodzinach bardzo głęboko religijnych, takich zasadniczych rodzinach, ale także w takich, gdzie dzieciom nie pozwala się na doświadczanie życia, na doświadczanie świata. Nie pozwala się też na to, by dziecko mogło wykształcić swoje przekonania, swoje wierzenia, swoje zainteresowania. To jest takie dominowanie i zamykanie kogoś w tej komórce rodzinnej, która jest bardzo toksyczna. Toksyczną rzeczą w rodzinach jest także tak zwana warunkowa miłość. W rodzinie powinna być miłość całkowicie bezwarunkowa. I to jest zdrowe podejście w rodzinach. Natomiast jeżeli uczucia są elementem manipulacji, no to czujemy się wykorzystani, oszukani i zdradzeni. Bo co na przykład w sytuacji, gdy powiedzmy, tak, że matka okazuje miłość dziecku, bo liczy na to, że gdy to dorośnie, to się nią zaopiekuje. No i potem dziecko dorasta, gdzieś tam zaczyna doświadczać różnego typu rzeczy, zaczyna się na przykład buntować w wieku nastoletnim, no i okazuje się, że ta warunkowa miłość jest nie do zdobycia, jest zbyt trudna, żeby ją okazywać, skoro nie ma bezwarunkowych uczuć. Kolejny punkt to brak granic. Gdy rodzina nie ustala zdrowych granic, jej członkowie czują, że nie mają prywatności i nie są absolutnie szanowani. Często wiąże się to z tym, że na przykład rodzice mają pewne oczekiwania wobec swoich dzieci, że te będą przedłużeniem ich samych, na przykład marzeń, planów, karier, tak? Cała rodzina prawników, no to syn czy córka też muszą być prawnikami. I jest to związane z tym, że dzieci wychowane w takiej rodzinie mają problem ze swoją tożsamością, mają problem z byciem sobą, z pewnym poziomem samooceny, tak? I uwagi, którą się sobie gdzieś tam poświęca. Bardzo często brak granic pojawia się, gdy rodzic próbuje kontrolować, dominować i osiągać swoje cele poprzez gniew i agresję. Gdy dzieciaki czują, że nie mają wyboru i tylko zachowanie się w konkretny sposób, by nie zdenerwować rodziców, może im pomóc w jakikolwiek sposób, to wyrastają na wyobcowane, zagubione, z niskim poczuciem własnej wartości, ale często także bardzo silnie krytyczne wobec siebie i wobec innych ludzi również. Kolejny punkt to brak intymności. Dysfunkcyjne rodziny często mylą poleganie na kimś z intymnością. W zdrowych rodzinach rodzice powinni uczyć swoje dzieci, jak być samowystarczalnymi, że gdy w momencie, kiedy pójdzie w świat, to sobie poradzi i oczywiście będzie miał wsparcie w rodzicach, najbardziej, natomiast w wielu sytuacjach poradzi sobie samo. Natomiast jeżeli rodzic boi się pozwolić dziecku na swoje życie, może utwierdzać je w takim przekonaniu, że nie będzie w stanie żyć bez niego, jeśli dorośnie i wyjdzie z domu. To samo tyczy się partnera, który może okazywać ogromne przywiązanie do drugiej osoby bez pozwalania mu na swoje życie. To ważne dla członków rodziny, by mieli wybór bycia z kimś dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą. Miłość to dobrowolny akt i nigdy, nigdy nie powinien być wymuszany w żaden sposób. Ostatni punkt to kiepska komunikacja. To rodzi masę konfliktów, gdy członkowie rodziny nie mogą w pełni wyrazić siebie z powodu ograniczonej lub nieistniejącej wręcz komunikacji, skończą z uczuciem bycia niewysłuchanym, niewidzianym, nierozumianym. Dodatkowo rodziny dysfunkcyjne absolutnie nie wyrażają chęci, by taką komunikację trenować. Skutkuje to tym, że członkowie takiej właśnie dysfunkcyjnej, toksycznej rodziny mogą reagować natychmiast, zamiast chcieć wysłuchać i zrozumieć. To jest to, wiecie, gdy ktoś słucha tylko i wyłącznie po to, żeby odpowiedzieć, a nie żeby nas usłyszeć i zobaczyć, co się z nami dzieje. W konsekwencji wiele spraw, które powodują codzienne stresy i wyzwania, rozdzierają tę rodzinę, zamiast ją do siebie zbliżyć. Komunikacja naprawdę zbliża. To tyle teorii. Jeżeli w którymkolwiek punkcie odnaleźliście siebie, to nie musicie od razu widzieć w swojej rodzinie toksycznych ludzi. Być może to jest jakiś błąd do naprawienia. Natomiast jeżeli tych punktów potwierdza się trochę więcej, a wasza rodzina nie chce współpracować, nie chce się rozwijać, nie chce pomagać, nie chce się komunikować, to może to jest najlepszy czas na to, żeby zacząć szukać pomocy przede wszystkim dla siebie, bo rodziny nie zmienimy, jeżeli ona sama tego nie będzie chciała. Natomiast pomoc dla siebie, wsparcie psychologiczne może być dobrym sposobem na to, żeby się wzmocnić i żeby mieć siłę i odwagę na to, by od takiej rodziny odejść.